Ale mi się nie chce, łyknąłbym coś przed treningiem. Kolego, dobrze słyszałem, nie masz motywacji? Mam coś idealnego dla ciebie. Beca? Możesz rzucić. Proste, mordziunia. Zajebisty trening zrobisz. Tylko bomba z WK sklep, skurwysynu. Cześć, Judybek leci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj bez pączka, jest w Odessie, świruje na drążkach z mistrzami Europy w kalistenice, dlatego dzisiaj bez niego. A dzisiaj pogadamy sobie o YouTubie, o zarobkach na YouTubie, bo jest to mimo wszystko część biznesu. I zaraz się dowiecie, na ile to jest istotne, na ile ten YouTube jest istotny. Zobacz, ostatnio też rozmawialiśmy na temat pieniędzy, o firmie, i tu też jest kanał YouTube, też mowa o pieniądzach. Fajnie się złożyło. No. Zaczynamy. Najpierw chciałem zacząć od tego, że my troszeczkę inaczej działamy i inaczej monetyzujemy YouTube niż inni twórcy, bo nie mamy współprac, a współpracę z firmami to jest pierwszy sposób, jak możecie zarabiać na YouTubie. Dlaczego nie mamy tych współprac? Dlaczego, chłopaki, nie mamy tych współprac? Większość produktów nie chcielibyśmy lokować, bo nie są zgodne z naszą jakąś taką polityką, tego, co uważamy za dobre. No i dużo firm nie chce z nami współpracować, bo mamy swoją markę Dzik i WK. Być może też nie jesteśmy tacy family friendly. I przeklinamy. Przeklinamy, to jest druga sprawa. Także to jest pierwszy sposób, jak zarobić na YouTubie. A drugi sposób są to reklamy i tutaj zobaczycie w tle, jak to wygląda. Po prostu wrzucacie reklamy na film i YouTube wam wypłaca od ilości kliknięć te reklamy. I dzisiaj wam pokażemy te liczby. Fajnie, żebyśmy sobie powiedzieli w sumie, dlaczego my te reklamy dajemy. Bardzo długo, kilka lat ostatnich, nie mieliśmy w ogóle reklam na YouTubie. Nie potrzebowaliśmy zarabiać z tego, jak zaraz zobaczycie dlaczego. Od, nie wiem, roku, może dwóch, YouTube promuje mocniej filmy, które mają reklamy. YouTube chce promować filmy, które YouTube'owi oczywiście dadzą pieniądze. Czyli jeśli film jest ciekawy, ma dużo wyświetleń i ma dużo reklam, to i YouTube zarabia, no i oczywiście twórca. Tylko że twórca ma jakieś tam pewnie parę procent tego, co YouTube zgarnia z tych reklam jako platforma. I teraz, jeśli chcesz, żeby twoje filmy szły lepiej, prawdopodobnie lepiej jest tych reklam dać trochę więcej. Właśnie nigdy tego nie robiliśmy, ale zauważyliśmy taką korelację, że zwiększając liczbę reklam w filmie, zwiększają się też zasięgi, nie tylko przez obieranie konkretnej treści, wiadomo, tam tytułu i miniaturek podpasowanych też pod te algorytmy, ale właśnie, że poprawia algorytm nawet samo lokowanie tych reklam. No dokładnie, YouTube'owi zależy, no. Po prostu pchać je do przodu i też odnośnie reklam... X-Wing, no. Może niech przeleci. A, bo dobra. Też odnośnie reklam, no już ten YouTube działa trochę lat i sami odbieramy te reklamy nie tak inwazyjnie, to znaczy nie przeszkadzają nam. Jak oglądamy sobie YouTube, to wyświetla się reklama i już to jest traktowane, o, normalne reklama, czekamy, nie? Jak w telewizji. No, więc też mamy nadzieję, że większość z was nie ma z tym problemu, że te reklamy są. Po prostu nam to nie przeszkadza i postanowiliśmy, hej, dajemy więcej trochę tych reklam. No, nie zauważyliśmy, żeby ludzie się skarżyli, więc mamy nadzieję, że jesteście z tym okej. Okay, zwłaszcza po tym, jak wytłumaczyliśmy, czemu je dajemy. Liczmy na ale to. Ale zobacz, w TV się oglądało filmy, teraz już na przykład nie oglądam telewizji. No i dosłownie 15 minut miały się reklamy. O, to też w ogóle. No. A tutaj tak było, jak sekund, dłużej. Czasami dłużej, nie? A dlaczego nie robimy tego głównie dla zarobków, to pokażemy wam teraz. Odpalamy analitykę i zobaczymy, ile udało nam się zarobić przez ostatni miesiąc ze wszystkich naszych kanałów, czyli kanał WK Sklep, ten, który teraz oglądacie, warszawski Koks, ekipa WK, kuchnia, co chcesz. I co? Robur będzie sumował dolary, przekształcał je w PLN-y. Owca będzie sumował wyświetlenia, tak żebyście zobaczyli, ile wyświetleń dało nam ile pieniędzy.
Także zaczynamy od kanału Kuchnia, jedz co chcesz, zapraszamy do subskrypcji w międzyczasie. A, Kuchnia zarobiła 206,22 dolara. 206, napisz. Czyli 206 dolarów i to się wzięło z 640 tysięcy wyświetleń. Tyle wyświetleń zrobiła Kuchnia w miesiąc. Lecimy dalej w takim razie. Ekipa WK, zapraszamy do subskrypcji. Ekipa zarobiła 235 dolarów, nie podaję po przecinku. Tak jest. A wyświetleń zrobiła 974 tysiące w tym miesiącu. Ale liczby. No, to zawsze jest zaskakujące, nie? Jak widzisz podsumowanie miesiąca. Dodałeś, tak? Ale się obłowimy. Dobra, teraz top tier, czyli warszawski koks. No tutaj mamy 3,8 miliona, zmieniłem kolejność, wyświetleń. Czyli to dla owcy jest dobra, informacja. Dobra, czyli poczekaj, bo nie wiem, czy to dobrze wpiszę. Pyk, 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 pyk. Dobrze. Jest. I warszawski koks zarobił 1071 dolarów. Dobra. Dobra, i został nam aktualny kanał, na którym jesteśmy, czyli WK Sklep. Wow, dużo. WK Sklep zarobił 357 dolarów. Nasz najmłodszy kanał. Nasz najmłodszy dwa kanał. Miesiące ma. I wyświetleń ma 936 tysięcy. Dwa miesiące kanał, 900 tysięcy wyświetleń. No, bardzo dobrze. 936. 936. I pół, no ale to już. Mogę tylko powiedzieć, że powstał też nowy, ale nie będziemy go tu wliczać, bo jeszcze nic nie zarobił, ale zapraszam, Saker WK. Jest też taki kanał. On ma 12 dolarów. Wskrzeszasz. To na ten. Wskrzeszony kanał z 2013. To przeznaczamy na kebaba, więc nawet nie liczymy. Dobra, mamy już to podsumowanie, to zaczniemy ode mnie. Albo zacznijmy od ciebie. No. Tobie na kebaba starczy, mi starczy na... No chociaż jak odprowadzimy podatek i itp. Powiedzmy, że nie odprowadzimy, no to 7195 i 65 dolarów. Groszy. Czyli 7200 zł. A to no, są złote. O, no, jak, przeliczone. Ja no, 3,85 no, dałem dolara. Czyli zobaczcie, żeby 7 zarobić 7000 zł na YouTubie, polskim YouTubie, potrzebujecie 6 350 000 miesięcznie. Wyświetleń. Więc w Polsce ta wartość od kliknięcia jest niższa i to jest spowodowane kilkoma czynnikami, ale takim głównym czynnikiem jest to, że nasycenie firm, które chcą się reklamować jest mniejsze niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest po prostu więcej tych firm, no i stawka od wyświetlenia rośnie. To jest w ogóle właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo na przykład w Niemczech, pamiętam, że Abstra o tym mówili, 8 razy większy jest CPM, czyli ten powiedzmy pieniądz na wyświetlenie. Mhm. 8 razy więcej zarobilibyśmy w Niemczech, gdybyśmy nagrywali po niemiecku dla niemieckiej widowni. Mhm. No to już w ogóle zobaczcie, ile byśmy mieli kasy. No. Z tego. A w Stanach jeszcze więcej. Tam ludzie, którzy mają po kilka tysięcy wyświetleń, normalnie się z tego utrzymują. Że no, tylko YouTube, nic więcej nie muszą temu, robić. Kilka lat temu, jak oglądaliśmy YouTuberów z USA, to mieli podobne liczby jak my, ale stawiali sobie dom za mniejsze pieniądze nawet, z YouTube'a, albo mniejsze, nie? A, no i mieliśmy powiedzieć, że no, mamy tą sumę, tak, którą zarobiliśmy w tym miesiącu, a jeszcze koszty utrzymania YouTube'a. Analiza kosztów. No, myślę, że nie będziemy dokładnie no nie, to tak tego robić. Po prostu wymienimy może już bez konkretów. Sam czynsz za siłownię to jest 7 tysięcy. Tak, studio nagraniowe, w którym siedzimy, kosztuje nas 7 tysięcy. Do tego dochodzi cały sprzęt, który jest za wami teraz i w którym wy jesteście, czyli kamery, lampy oraz człowiek, który siedzi tam z tyłu, też nas kosztuje. No to tak już będzie ze 150 tysięcy. Jest też drugi człowiek, który jest aktualnie w Gdyni, on też nas kosztuje. A remont tego pomieszczenia
Przecież musiałem przygotować ściany, dom pomalować, dywan, wygodzinę kupić. My z owcą zrywaliśmy panele tymi rękoma. No i szkody zdrowotne, ile azbestu zaczerpnęło. Kraj zjebie! Grzyby! Nawdychaliśmy się, to są mnie, to tego już nie, nie da się policzyć. Ze 300 tysięcy u mnie jest tak plus minus aktualnie. Ubezpieczenie zdrowotne, nie? No także no widzicie, to są małe pieniądze, zależy na jaką skalę działacie, bo jeżeli udaje wam się zarobić, robić takie wyświetlenie. Tylko jedną rzecz jeszcze chcę powiedzieć. Pamiętajcie, te 7200, już pomijając koszty, nas jest czterech. Mhm. Także nawet gdyby koszty były, nawet... 1800 ledwo. Nawet gdyby Robur przed odprowadzeniem nagrywał telefonem nasze filmy, tak powiedzmy zero kosztów i sam to składał, mimo że to jest nierealne, bo te kanały są cztery i filmów jest 5 tygodniowo, to... Pięć. No to i tak byśmy mieli tysiąc, no naprawdę dużo pracy by nas to więcej kosztowało niż aktualnie, mimo że to już jest dużo, mimo że jest operator, montażysta, grafik i tak dalej, czyli dużo pracy od nas odeszło. Zostaliśmy tak naprawdę aktorami, no i scenarzystami, reżyserami, no i tak byśmy mieli 1800 bez kosztów, każdy z nas, nie? Gdybyśmy nie mieli firmy. Dokładnie. Za YouTube'em. Dokładnie. No więc jeżeli jakiś inwestor chce się znaleźć i 3 zera do tego dodać, zapraszamy do współpracy. No, ale takie podsumowanie, że ten YouTube jest praktycznie nieistotny w skali naszej działalności w dziku, w WK sklepie, to jest nie wiem ile procent, to jest kilka procent. Procent. Niecały procent. Niecały procent, no. Więc tak to wygląda. No. Ale taki dobry przykład, który, no, idealny archetyp na YouTube to jest Freeze, który wrzuca codziennie film, jego, każdy film ma, nie wiem, milion wyświetleń. Ponad. Chyba ma średnią ponad. On tam się dzielił też tymi danymi, no to tam już idzie więcej zarobić na tym YouTubie. Więc też jest kwestia koncepcji kanału, albo jak jesteście w ogóle sami i wykręcacie takie liczby, no to też zajebiście. Ale nie utrzyma to, nie wyżywi to wszystkich. To jest jak ze wszystkim, nie? Że parę procent w każdej dziedzinie no, ma te pieniądze, tak? Że już nie musi pracować do końca życia. No i na YouTubie są tacy ludzie. No. Wiadomo, top powiedzmy tam 10. Dokładnie. Że naprawdę można z tego zrobić prawdziwe pieniądze. No, trzeba tam być, nie? Dobra, to wszystko na dziś. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś propozycje na kolejne odcinki, to piszcie w komentarzach na dole. Ja się coś dzisiaj ścinam, ale czasami tak jest. I pamiętajcie o łapce w górę, no bo bez łapki nie będziemy tak szczęśliwi. I pamiętajcie, żeby kliknąć w reklamę. O! Nie, świrowałem. No.